przebudzenie bolało. Unosząc powieki, wpuściłem do oczu ostry strumień światła, przeszywający głowę aż do potylicy. Serce złośliwie pompowało litry krwi do opuchniętych naczyń krwionośnych mózgu, przywołując wrażenie młota pneumatycznego, rozłupującego czaszkę w zwolnionym tempie. A w uszach świdrował nieokreślony wysoki dźwięk, od którego powinny pękać szyby w oknach. Kiedy podnosiłem z podłogi brudny, śmierdzący i obolały wór mięsa będący moim ciałem, zastanawiałem się, z czym tym razem przesadziłem. Alkohol? Może coś bardziej podejrzanego? Poczłapałem do pobliskiej łazienki i nagle na przyziemny ból ciała nałożył się głębszy, trudniejszy do zaleczenia niepokój. Egzystencjalna trwoga. Kim ja w ogóle jestem? Jak się nazywam? Co to za miejsce? Całą moją przeszłość pokrywał nieprzezroczysty całun amnezji. Wkrótce miało się okazać, że to, co usiłowałem sobie zrobić używkami, nie było jedyną próbą zabójstwa w okolicy. I komuś innemu się udało. Za hotelem wisiał trup. Dzielnica Rewaszolu stanęła na krawędzi krwawej jatki, a ja byłem podobno detektywem. Pytania piętrzyły się przede mną. Jak się nazywam? Komu mogę ufać? Kto jest mordercą? No i było jeszcze jedno kluczowe pytanie. Co ja mam do nędzy na twarzy? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Disco Detective Quas. A to jest recenzja Disco Elysium, wydanego jedynie na pecety Windowsowe, ale planowane są też porty na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Nie da się ograć i zrecenzować wszystkiego, ale powolny początek sezonu premier 2020 roku daje nieco czasu, aby nadrobić jeszcze to i owo. Disco Elysium miałem na celowniku już od premiery, ale jakoś nie znalazłem na nie czasu. Dobre opinie i nagrody przyznawane grze przekonały mnie, że ten tytuł powinien się znaleźć na priorytetowej liście produkcji do nadgonienia. I nie żałuję, warto było to ograć, bo to jedna z najlepszych rzeczy, jakie wyszły w 2019 roku. Po ponad 40 godzinach śledztwa przybywam do Was z bezspoilerowym raportem, w którym rozprawię się z kilkoma kluczowymi tematami. Jak tylko rozczytam to, co tu jakiś pijak na bas grał w Malignie. Czyli ja, moje bas grały i Maligna. Na pierwszy ogień pójdzie kwestia gatunku, bo gra się w to jak w przygodówkę, a jednocześnie jest to określane jako RPG. Następnie rozprawię się z dość mylącą opinią, iż aby w to grać, trzeba lubić czytanie i przedzieranie się przez ściany tekstu. Sam regularnie czytam książki, ale nie lubię gier atakujących mnie ścianami tekstu, a jednak tu bawiłem się świetnie. No i na koniec zostawimy sobie temat, który pomijają liczni recenzenci. Disco Elysium to bardzo polityczna gra. Ale zacznijmy od paru słów o fabule i tle. Oto więc gra zaczyna się najgorszym grzechem taniego pisarstwa. Protagonistą cierpiącym na amnezję. Nic nie wie, nic nie pamięta, więc scenarzysta nie ma problemu z tym, aby uzasadnić to, iż wszyscy dookoła tłumaczą bohaterowi świat. I na tym grzechy scenarzystów tej gry się kończą. No dobra, te wąsy też są dość straszne. Na szczęście można je zabić. Nie wchodząc zbyt głęboko na terytorium spoilerowe, opowieść zaczyna się w połowie, bo nasz bohater ma już na sumieniu trochę czynów, których nie pamięta, a do tego musi zająć się sprawą morderstwa faceta powieszonego za hotelem. Pomaga mu Kim Kitsuragi, gliniarz z innego posterunku, którego dopiero co poznał, a cała sprawa szybko okazuje się mieć drugie i trzecie dno, bo akcja rozgrywa się w postrewolucyjnym mieście Rewaszol, a w tle toczy się konflikt między strajkującym związkiem zawodowym rządzącym dzielnicą i zamorskimi korporacjami rozgrywającymi bardzo niebezpieczną grę o kontrolę nad portem. Nad naszym protagonistą wisi więc nie tylko trudny obowiązek rozgryzienia sprawy, ale i widmo potencjalnej krwawej jatki na ulicach. Więcej nie powiem, ale całość jest w pierwszej kolejności ponurym, brudnym kryminałem. W drugiej fikcją polityczną umiejscowioną w nieprawdziwym, ale bardzo skrupulatnie wykreowanym świecie o skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, a do tego ma w sobie elementy klasycznej filmowej opowieści o kumplach gliniarzach. Tak. Kim Kitsuragi wydaje się całkiem innym gliniarzem niż my, ale można się z nim zakumplować. Albo też nie.
I muszę przyznać, że jest to jedna z najlepiej napisanych fabuł w grach, jakie kiedykolwiek widziałem. Wyraziste postacie, głębia relacji, świetnie prowadzone dialogi i wielowątkowa, detektywistyczna intryga, która zaskakuje kilkukrotnie. No i sam świat, fikcyjny, rozbudowany, różnorodny politycznie, w klimatach późnej epoki industrialnej z drobnymi elementami fantastycznymi. Robi wrażenie. Co nie powinno dziwić, główny scenarzysta gry kreował go 15 lat, najpierw na potrzeby papierowych RPG-ów, potem książki, którą napisał, aż w końcu trafił do gry komputerowej. No dobrze, ale jak się w to właściwie gra? Gatunek Disco Elysium może wydawać się równie nieoczywisty, co pochodzenie trunku w tej butelce, ale liczy się to, że trzepie. To znaczy, działa. Z wierzchu można mieć wrażenie grania w klasyczną przygodówkę z pseudoizometrycznym ukazaniem akcji. Chodzimy, klikamy przedmioty oraz ludzi, a podczas rozmów i interakcji wybieramy wypowiedzi oraz działania z listy. Nie ma tu jako takiej mechaniki walki, brakuje akcji oraz turowych rozwiązań konfliktów. A jednak gra jest prawdziwym komputerowym RPG-iem. Ba, jest nawet bardziej ową role-playing game, czyli grą o odgrywaniu roli, niż większość RPG-ów na rynku. Eksplorujemy sobie dość nieduży kawałek świata, który wygląda jak ręcznie malowany, ale co ciekawe, gra ma tak naprawdę trójwymiarową grafikę udającą dwuwymiarową. Oczywiście postacie są w oczywisty sposób przestrzenne, ale tła ujawniają to dopiero przy bliższym przyjrzeniu się. Szczególnie, kiedy zdobędziemy latarkę, którą bohater wywija za kursorem myszy i okaże się, iż obiekty rzucają dość realistyczne cienie. Ciekawe, bo gra nie pozwala nam obracać widokiem i ma spłaszczoną perspektywę, z której wyrywają się tylko drzewa. Tak czy inaczej, rzecz jest ładna, nawet jeśli niektóre animacje wyglądają nieco sztywno. Ale 90% rozgrywki prowadzone jest tu w dialogach, które nie zawsze są tylko dialogami, bo czasami jest to monolog wewnętrzny przy używaniu jakiegoś przedmiotu, a pośród wyborów mamy nie tylko wypowiedzi, ale i działania. Większość mniejszych czynności też opisywanych jest jedynie przy pomocy tekstu. Jedynie niektóre działania, jak próba fizycznego zaatakowania kogoś albo wyważenia drzwi, mają swoje animacje. Tak, to taki jakby papierowy RPG ogrywany na komputerze z nutką oprawy audiowizualnej. No dobrze, a gdzie tu klasyczne komponenty RPG-a? RPG bez statystyk to jak flaszka bez procentów. Mamy tu chociażby kreację postaci i chociaż zawsze będzie to nasz zapijaczony detektyw, to możemy zdecydować, jaki będzie. Opisują go 4 współczynniki: intelekt, siła psychiczna, fizyczna oraz motoryka. Do każdego z nich przypisane jest kilka umiejętności, takich jak logika, retoryka, empatia, konceptualizacja, wytrzymałość, percepcja, czas reakcji i wiele innych. Nierzadko dziwnie nazwanych. Owe 24 umiejętności będziemy potem rozwijać. I tu zaczyna robić się dziwnie, bo nasz osobliwy protagonista ma pewną nietypową właściwość. Jego umiejętności są spersonifikowane i może się z nimi porozumiewać w ramach dialogu wewnętrznego. Chociażby wtrącają się podczas rozmów z innymi postaciami. Na przykład nasz bohater przesłuchuje świadka i ów świadek mówi, gdzie był danego wieczoru. W zależności od statystyk gracza tu mogą wtrącić się umiejętności, których oczywiście nikt poza protagonistą nie słyszy. Empatia może podpowiedzieć, że świadek wspominał o tym wieczorze z tęsknotą. Retoryka nadmienić, iż ze składni nie wynikało, czy spędził tam cały wieczór. Logika połączyć fakty i dostrzec fałsz, a wiedza encyklopedyczna podpowiedzieć, co wie o miejscu, w którym przepytywany się znalazł. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że nierzadko otrzymujemy wielokrotnie te same lub podobne informacje podawane na różne sposoby, co sprawia, iż gra jest łatwiejsza do zrozumienia, pomimo nie tak łatwego języka, jakim się posługuje. W tle wykonywana jest masa testów, aby zdeterminować to, jakie informacje otrzymamy, ale od czasu do czasu możemy też podjąć jakieś bardziej ryzykowne działania, w których prawdopodobieństwo sukcesu jest wyraźnie określone, kiedy na przykład chcemy kogoś do czegoś przekonać albo wyważyć drzwi. Jeśli się zdecydujemy, gra rzuca kośćmi i prezentuje wynik, przy czym porażka też nierzadko prowadzi do ciekawych rozmów, zabawnych sytuacji i alternatywnych rozwiązań. W ogóle sporo problemów ma różne rozwiązania, zależnie od naszych wyborów oraz statystyk. Na poziom naszych umiejętności wpływają też narzędzia i strój. Trochę jak broni i pancerz w zwyczajniejszych RPG-ach.
Łom pozwala włamywać się do różnych rzeczy, latarka wyciąga więcej informacji z otoczenia w ciemności, a reklamówka umożliwia zbieranie szklanych butelek, które można sprzedać dla kaucji w lokalnym sklepie. Same ciuchy mają za to przeróżne bonusy do statystyki. Nierzadko zdarzało mi się przerywać rozmowę z kimś, aby się przebrać i z lepiej dobranymi modyfikatorami podejść do niepewnego testu wymagającego liczenia czegoś, pewności siebie albo wyższego współczynnika złodupności, jeśli pragniemy kogoś zastraszyć. No i jest jeszcze gabinet myśli, który pełni tu rolę łupu. Jeśli wypowiemy pewne zdania podczas rozmów, to w naszym gabinecie myśli mogą pojawić się pewne koncepcje. Na przykład, jeśli zbyt często przepraszamy za swoje działania, to może się pojawić koncepcja rygorystycznej samokrytyki. Możemy wtedy zdecydować się taką koncepcję zinternalizować, co chwilę trwa, i po określonej liczbie godzin będzie ona w pewien sposób modyfikować nasze statystyki. Zamiast klejnocików umieszczanych w zbroi, koncepcje. Jakby twórcy chcieli dobudować do tego wirtualny sklep dla graczy jak w Diablo, to zamiast sklepu musieliby zrobić wirtualne sympozjum? Co zabawne, gra jest bardzo przyjazna eksperymentom, bo nie tylko pozwala tworzyć zapisy stanu gry w dowolnym momencie, ale ma nawet klasyczny quick save oraz quick load i każde losowanie rzutu wirtualnymi kośćmi wykonuje uczciwie, więc można psuć system wczytywaniem gry dowolną ilość razy i powtarzaniem prób, aż się uda. Czego nie polecam, bo porażki też są tu fajne, no chyba że utracimy całe zdrowie lub dostaniemy zawału z powodu upadku naszego morale. To już jest mniej zabawne. Tak, można tu umrzeć. Niemniej ja spędziłem przy grze ponad 40 godzin, a można ją skończyć w 20-30, bo wracałem do różnych zapisów stanu gry, aby zobaczyć, jak różnorodne mogą być ścieżki żywota mojego detektywa. I faktycznie wolności jest sporo, nawet jeśli pod koniec opowieści pewne wydarzenia muszą nadejść i historia nieco mniej się rozgałęzia. Ale pomijając RPG-owe mechaniki, najbardziej czuć odgrywanie roli w tym, jak kreujemy swojego bohatera jego wypowiedziami i działaniami. Czy będziemy kontynuować alkoholowo-narkotykową drogę samozniszczenia, na którą prowadzi nas nasz paskudny, deliryczny krawat? Co, mówisz, że jeszcze jedna rundka? No to za wesołe święta! Czy może weźmiemy się w garść i staniemy się trzeźwym detektywem? A może będziemy gliniarzem apokalipsy głoszącym wszem i wobec rychłe nadejście końca świata? Będziemy zastraszać czy empatyzować? Gra śledzi nasze wypowiedzi, kumuluje statystyki opinii i są momenty, w których niektóre postacie mogą wykorzystać przeciwko nam to, jak odgrywamy rolę detektywa. Urażony w dyspucie ideologicznej rozmówca może później odmówić przekazania nam użytecznych informacji. Jedną z nieco szkodliwych dla Disco Elysium opinii jest to, iż jest to gra dla lubiących czytać ściany tekstu. Teoretycznie nie jest to stwierdzenie fałszywe, bo podczas grania faktycznie głównie czytamy, ale to półprawda. Sam regularnie czytam książki, ale w grach ściany tekstu są dla mnie mocno zniechęcające. Nie przepadam za czytanymi samouczkami, nie chce mi się wertować długich ekspozycji dotyczących świata lub fabuły w klasycznych RPG-ach. A jednak z Disco Elysium nie miałem żadnego problemu. Dlaczego? Ludzie mówią, że nie zagrają w to, bo nie lubią dużo czytać. Piszą o tym na Twitterze. Wiecie, nie lubią tego, a potem piszą na tym. I po napisaniu czytają, co inni napisali. I czytają. Tysiące słów dziennie pochłaniane w mediach społecznościowych. Disco Elysium jest jak Twitter. Tekst przesuwa się z dołu do góry w kolumnie, a narracja, podobnie jak w mediach społecznościowych, jest często pełna konfrontacji. Nasze spersonalizowane umiejętności spierają się. Nasi detektywi dyskutują o swoich metodach. Świadkowie są konfrontowani z dowodami. Do tego tekst jest bez przerwy interaktywny, bo twórcy zadbali o to, aby prawie nigdy między jednym wyborem a drugim nie było więcej jak kilka zdań cudzych wypowiedzi. Cały czas odbijamy piłkę. Połowa czytania to czytanie fraz, które możemy wypowiedzieć, aby wybrać odpowiednią. Jak w mediach społecznościowych, to ciągła interakcja. Bardzo mała część wypowiedzi ma podłożone głosy. Zazwyczaj tylko na początku, kiedy poznajemy nową postać, możemy usłyszeć, jak mówi, co nadaje jej charakteru i wyrazistości, a potem już tylko czytamy tekst. Widziałem, że niektórzy na to narzekają, ale moim zdaniem tak jest bardzo dobrze, bo tu jest naprawdę bardzo dużo słów. Skrypt Disco Elysium ma ponad 1 000 000 słów.
i jakby to wszystko było czytane, to umarłbym z nudów czekając, aż niektórzy bohaterowie dokończą swoje kwestie. A tak gra daje mi ich usłyszeć na początku, a potem już tekst przewija się adekwatnie do mojej szybkości czytania. Sporą wadą jest niestety to, że póki co gra jest dostępna jedynie po angielsku, ale też i trudno się dziwić przy milionie słów skryptu. Niemniej, dzięki temu, że Disco Elysium osiągnęło już pewien sukces, twórcy chcą i mogą sobie pozwolić na lokalizację. W planach jest też wersja polska, ale kiedy się ona pojawi, nie wiadomo. A musicie wiedzieć, że Disco Elysium jest jedną z najlepiej napisanych gier, w jakie grałem. Jest tu sporo czarnego humoru, niebanalnie wykreowany świat, charakterystyczne postacie i wciągająca intryga. Ba, to nie jest nawet tytuł napisany dobrze na tle innych gier, bo to nie byłoby duże osiągnięcie, sama branża elektronicznej rozrywki ma spore problemy z jakością scenariuszy. To jest po prostu bardzo dobrze napisana opowieść. Twórcy nie unikali słów z wyższych rejestrów przy poruszaniu tematów społecznych, więc nie ma się wrażenia obcowania z papką napisaną dla najgłupszego odbiorcy, ale też nie jest to tekst przesadnie trudny do zrozumienia, bo poświęcono sporo czasu na to, aby rzecz była zrozumiała. Od choćby powtórzenia wiadomości w różnej formie temu służą. Pełno tu językowych subtelności, celowych niedopowiedzeń i rozgryzania detali, którego zwykle się unika, aby nie uwydatniać dziur fabularnych. Jeśli jednak miałbym mieć jakieś uwagi krytyczne, to niektóre zadania poboczne nie są zbyt interesujące i zdarzyło mi się drążyć jakąś opcjonalną zagadkę, której rozwiązanie w ogóle mnie nie interesowało. Na szczęście główna oś fabularna jest bardzo dobra, ale trzeba jeszcze odnieść się do słonia w salonie, którego ktoś pomalował na czerwono. Jeśli też go widzicie, to powiedzcie mu, żeby sobie poszedł. Mogę go poszczuć, mam tu białe myszki. Zauważyłem, że wielu ludzi mówiących o grze w sieci pomija jeden jej aspekt. Jest ona polityczna. Trochę to rozumiem, bo polityka śmierdzi, a w grach najczęściej nie chcemy jej widzieć. Sam się z zasady nią brzydzę, ale to też wynika z tego, iż prawie nikt nie podchodzi do tematu jak należy. Może seria Metal Gear Solid, w której prawie nikt nie widzi polityki, bo zrobiona jest tam dość dobrze. Ale polityka w grach zwykle kojarzy nam się z tanimi gestami wykonywanymi przez korporacje, aby przypodobać się jakiejś grupie odbiorców i sprawiać wrażenie progresywnych oraz otwartych. Ewentualnie mamy do czynienia ze zwykłą propagandą, jak to od lat prezentuje chociażby Call of Duty. Czemu więc o tym mówię, skoro to taki parszywy temat? Bo jeśli chcemy, aby istniało coś takiego jak sensowna krytyka dotycząca gier, aby nie były traktowane tylko jako zabawki dla dzieci, a były uważane za pełnoprawne dzieła kultury, to trzeba zajmować się też głębszą treścią tytułów, które na to zasługują. A Disco Elysium zasługuje, bo jest inne. Mamy tu świat o bogatej, rozbudowanej geopolityce. Mamy tu rozsypujący się rewaszol, w którym rewolucja komunistyczna została stłumiona przez państwa ościenne, a muzyka dyskotekowa pełni rolę podobną w historii, co w naszym świecie rockowa. Napotykamy skorumpowanych socjaldemokratów i agresywnych ultraliberałów. Rasizm, faszyzm oraz nostalgię za minionymi czasami. I nic nie wydaje się tu wciśnięte na siłę, bo ten cały polityczny krajobraz jest spójny, a intryga i tajemnica, którą musimy rozwikłać, jest powiązana z kształtem świata przedstawionego. Ba, nawet nasz detektyw może w różnych dyskusjach podejmować różne stanowiska i w menu jest nawet licznik tego, ile wsadziliśmy mu w usta tez komunistycznych, faszystowskich, centrowych lub liberalnych. Inni bohaterowie mogą to wykorzystać przeciwko protagoniście. W takim momencie człowiek zaczyna się zastanawiać, jaką myśl reprezentują twórcy. Oto więc mamy estońskich deweloperów pracujących w Londynie, którzy otrzymując nagrody na gali The Game Awards, dziękowali Marksowi i Engelsowi. To samo w sobie wydaje się strasznie dziwaczne, ale tylko jeśli nie wiemy, że studio Zaum nazwą nawiązuje do rosyjskiego futuryzmu zwanego Zaum, któremu światopoglądowo blisko było do anarchosocjalizmu. Głosy pod postacie w grze podkładają ludzie z lewicowych podcastów oraz wokaliści dwóch kapel prog metalowych. Ale żeby sprawa nie była tak oczywista, gra powstała dzięki finansowaniu estońskiego oligarchy, który mocno popiera estońską chadecką partię ojczyźnianą. No, zasadniczo jest to dzieło zrobione przez lewaków za pieniądze prawaków. Dawno czegoś tak dziwnego nie widziałem. Ciekawostką jest to, że przy grze pomagało też wrocławskie Knights of Unity, ale oni raczej pracowali jedynie przy aspektach technicznych i systemowych tytułu. Tu nasuwa się pytanie, czy twórcy są pijani Marksem i na końcu pojawia się wielki napis chwalący komunizm i wskrzeszamy Lenina? No nie.
Jeśli nasz detektyw wygłosi w grze dostatecznie dużo komunistycznych tez i w ramach monologu wewnętrznego uznamy, iż chcemy odblokować w naszym gabinecie myśli myśl zwaną Wielki Budowniczy Komunizmu, to gra wesoło każe nam zakasać rękawy, wprowadzić plutony egzekucyjne i wagony bydlęce. Każda ideologia kwitowana jest czarnym humorem i nawiązaniami do najmroczniejszych skutków poszczególnych światopoglądów. Disco Elysium pozwala nam wybrać, w co wierzy nasz detektyw. Prawie do samego końca gry miałem wrażenie, że światopogląd twórców nie jest reprezentowany. Ale kiedy już ukończyłem całość i na spokojnie zastanowiłem się nad całym przekazem, to tak, da się tu wyczuć pewien lewicowy komentarz dotyczący współczesnego świata. Ale jak się pewno już domyślacie, jest to bardzo subtelne, a zauważenie go wymaga celowego poszukiwania. Bo Disco Elysium jest przede wszystkim świetną, ponurą, przesyconą czarnym humorem opowieścią detektywistyczną, osadzoną w bogatym świecie, który posiada własną geopolitykę. Owa polityka jest oczywiście przefiltrowana przez poglądy autorów, ale jest ona tłem i nie trzeba się zgadzać ze spojrzeniem twórców, aby obcować z ich dziełem. Dopóki tylko nie traktują swoich odbiorców jak idiotów i nie robią ze swojej gry tuby propagandowej. Zresztą zwykle nie wiemy, jakie poglądy mają twórcy ogrywanych przez nas gier. Tutaj łatwiej zwrócić na to uwagę, bo tematyka gry jest taka, a nie inna, ale to nie znaczy, że inne, pozornie mniej polityczne produkcje też nie mają na opowieść nałożonego jakiegoś filtra. Dość tego niewygodnego tematu. Niestety Disco Elysium jest trochę nieporadną technicznie grą. Tytuł wyglądający na dwuwymiarowy ma parosekundowe ekrany ładowania przy każdym wejściu do jakiejś lokacji, nawet jeśli jest to tylko jakaś szopa. Przy każdym uruchomieniu rzecz przełączała się w tryb okienkowy i musiałem wciskać Alt-Enter, aby odpalić pełny ekran. Czasem przy zapisywaniu gry wywalał się jakiś dziwny błąd o generowaniu obrazka podglądowego, ale ponowna próba zapisu zwykle działała. No i co najgorsze, od czasu do czasu przestawał działać klawisz Escape przywołujący menu, które pozwala zapisać grę oraz z niej wyjść. Na szczęście nadal działał klawisz do quicksave'owania, więc można było rzecz zapisać, zabić przy pomocy Alt-F4 i uruchomić ponownie. A, i płynność potrafiła bardzo mocno spadać, kiedy w grze pojawiały się dynamiczne światła. Niby same drobiazgi, ale jednak sprawiają, iż całość wydaje się trochę niedopracowana. I oto całe Disco Elysium. Genialny RPG detektywistyczny z niesamowicie rozbudowanym światem, świetnie napisaną narracją pełną dobrze wykorzystanej polityki, okraszonej czarnym humorem i oryginalnym podejściem do prowadzenia rozgrywki opartej o mocno interaktywny tekst. Pomimo drobnych błędów technicznych i okazjonalnych nużących zadań pobocznych, warto nadrobić, bo to jedna z najciekawszych gier 2019 roku. Udanej walki z nałogami i kłamliwymi świadkami. Game on! A detektyw w sowieckiej Rosji detektywuje się sam. To bo wiecie, ma poalkoholową amnezję i musi rozgryźć się sam. No dobra, słaby ten żart, zapomnijmy o nim. Za zdrowie i amnezję! Ciepła kranówka jest naprawdę paskudna.